Jest mi bardzo miło zabrać głos. Trafiłem tutaj 1 czerwca. Moje wnuki na alpaki jadą normowali z problemami pękającej skóry na dłoniach i nogach oraz nadciśnieniem. Moje dzieci myślały, że tata znalazł kolejny gabinet kosmetyczny, ale po 2 zabiegach dłonie moje się zagoiły, stopy się zagoiły. No ciśnienie pomału spada. Uwierzyli, zaczęli ze mną przyjeżdżać żona, przyjaciele z Nakła, znajomi, także jesteśmy tutaj całą gromadą. Całą bandą. I można powiedzieć, że coraz bardziej to nas pochłania i wierzymy w uzdrowienie, jak to tak potocznie się mówi. Generalnie ciśnienie mi już się uregulowało, także tak jak pani doktor mówiła mi, że będę musiał do końca życia brać leki, tego już prawdopodobnie nie będzie. Dermatolodzy sobie nie radzili ze skórą, także, a miałem kartę czytniczą, płatniczą na dłoni, także mogę z powrotem wrócić do tej karty, bo to był też problem. Żona miała problemy migrenowe, jelitowe, wnuczka miała z alergią, jeździła na odszlanie, pandemia przerwała, alergia przeszła. Także tutaj znajomi nagle tak samo mają uleczenie, uzdrowienie i pomoc w swoich uciążliwościach i promuję normowanie każdemu, kogo spotkam, a ma jakieś problemy ze swoim zdrowiem. Jestem bardzo wdzięczny, że takie coś powstało, bo próbowałem się dostać do hiperbarmii, żeby zalecić dłonie. Niestety lekarze odrzucali mnie, bo Bydgoszczy jest taka możliwość, bo jestem z Nakła, ale niestety nie chcieli zakwalifikować. A dlaczego nie zakwalifikowali? Dlaczego? No, uznawali, że to sobie mogą poradzić dermatolodzy z moim tonem, bo to wiadomo, jest limit NFZ-u limit i jeszcze pandemia zapanowała. Próbowałem morsować, to też trochę pomagało, ale nie do końca. Jestem bardzo wdzięczny, że mogłem trafić do Klotyldziny. Proszę Państwa, może jeszcze...